Imię, nazwisko, wiek córki. Kiedy widział ją pan po raz ostatni? Beatka. Beata Zakrzewska, lat 29. 29? Tak. Ostatni raz widzieliśmy się jakiś tydzień temu, ale nie mieliśmy też ostatnio najlepszych kontaktów. Ale teraz nie odbiera telefonów. A w dodatku od jej znajomych wiem, bo u niej pomieszkują, że nie widzieli jej od wczorajszego dnia. I na jakiej podstawie twierdzi pan, że córka zaginęła? No ale jak to na jakiej? No przecież nigdzie jej nie ma. Wie pan, córka jest dorosła. Byliście państwo pokłóceni. Być może nie ma ochoty na kontakt. Proszę pana, niech pan nie traktuje mnie jak idiotę. Bardzo pana o to proszę. Tu nie chodzi tylko o mnie. Wszyscy jej szukają. Spokojnie, proszę się nie unosić. Jestem tu, żeby panu pomóc. Ma pan rację, przepraszam bardzo. Ale po prostu martwię się o córkę. No to zrozumiałe. Czyli od ilu godzin nie ma z nią kontaktu? Nie wiem, no 30, 35, nie wiem, jakoś tak. I rozumiem, że to nie w stylu pańskiej córki, żeby przez 1-2 dni nie kontaktować się z nikim. Proszę pana, Beatka ma różne szalone pomysły i fazy, przyznaję. Bywa spontaniczna i nieobliczalna, ale nigdy po prostu nie zapadła się tak pod ziemię, no. To może córka ma jakieś kłopoty, wrogów, nie wiem. Może przypuszcza pan, co się mogło stać? Nie wiem. Nie, jakoś nic mi o tym nie wiadomo. Będę z panem szczerym, córka jest dorosła. Nie minęło nawet 48 godzin. Nie mamy poszlak, żeby przypuszczać, że... Proszę pana, ja wiem, że stało się coś złego. Jako ojciec to czuję. Niestety, Beatka dziś po raz kolejny nie wróciła na noc do domu. No ale co, to nie odbiera telefonów? Nikt jej nie widział? Zapadła się pod ziemię? Wiemy tyle, że wczoraj miała być na jakimś szkoleniu spadochronowym, ale tam nie dotarła. Co za historia. Dzwonię do Tadeusza, przecież on na pewno odchodzi od zmysłów. Tadeusz, no dlaczego ty mi nic nie mówisz, że Beatka zniknęła? Adam tu jest z nami. Wiesz coś więcej? Dobra. Zgłosiłeś na policji zaginięcie, tak? To ja ci proponuję pomoc mojego detektywa. Ja jestem przekonany, że Beatka na pewno jest gdzieś cała i zdrowa, ale w takiej sytuacji, wiesz, jednak trzeba podjąć wszystkie możliwe środki. Myślicie, że naprawdę mogło stać się coś złego? Nie. Ja tego nawet nie dopuszczam. Znamy Beatkę, tak? Beatka ma 100 szalonych pomysłów na minutę. Więc miejmy nadzieję, że po prostu jeden z nich pochłoną ją bez reszty.